Czy da się zoptymalizować działanie niewielkiego centrum monitoringu bez utraty jakości i bezpieczeństwa usług? Jest na to pewien dobry sposób, o którym opowiem Wam w tym odcinku. Cześć, nazywam się Krzysztof Ciesielski, a to jest program Akcja Transformacja. Zaczynamy! Przed laty posiadanie własnego centrum monitoringu nie wymagało aż tak dużych wydatków oraz posiadania bardzo zaawansowanej wiedzy technicznej. Sprzęt był relatywnie prosty, a koszty osobowe znacznie niższe niż obecnie. Nikt też aż tak na poważnie nie myślał o zastępowaniu ochroniarza elektroniką. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zastosowane przed laty rozwiązania nie wystarczają, a nowe technologie są skomplikowane i mogą generować spore koszty. Ogromna presja na redukcję ochrony fizycznej powoduje też przerzucanie wielu zadań ochrony do centrum monitoringu. Mocno dociąża się tym operatorów, głównie monitoringiem wizyjnym. Pojawia się konieczność zastosowania technologii, która sprosta tym współczesnym wymaganiom. Technologia, która umożliwiłaby realne obniżenie kosztów ochrony, ale bez straty na bezpieczeństwie. Niewątpliwie jedną z najlepszych optymalizacji dla niewielkich centrów monitoringu jest obsługa alarmów przez patrol interwencyjny. No nie ma się co czarować. Jeżeli mamy 1000 obiektów w monitoringu alarmowym, to utrzymanie jednego operatora na stacji monitorowania jest dość drogie, a po drugie też i dość niebezpieczne. Ale to jest temat na inny odcinek. Przyjmując stawkę 20 zł za godzinę pracy operatora, a szczerze nie wiem, czy istnieje jeszcze szansa na uzyskanie takiego kosztu pracy, to koszt obsługi w niewielkim centrum monitoringu w przeliczeniu na jeden obiekt może wynosić nawet 15 zł, może nawet i więcej. Do tego oczywiście reszta kosztów stacji monitorowania, no i interwencje. Zresztą, co ja będę Wam wyliczał? Przecież sami doskonale wiecie, jakie są teraz koszty ludzi, lokali, prądu, ogrzewania itd., itd. Na pewno zadajecie sobie pytanie, jak na tym jeszcze zarabiać i czy w ogóle się da na tym zarobić. Zaprosiłem do programu Wojtka Krala, którego poprosiłem o opowiedzenie o tym, jak on sobie radzi z tymi problemami. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia na ten temat. Dzień dobry, Wojtku. Świadczysz usługi ochrony poprzez monitoring alarmowy. Jesteś osobą tutaj taką bardzo dynamiczną, prącą do przodu, ale powiedz w dwóch słowach, jaka była historia, od czego zaczynałeś? Moja historia sięga, bo jeśli chodzi o agencję ochrony, to na rynku jesteśmy chyba 16 lat, o ile dobrze pamiętam. W 2004 roku uzyskaliśmy koncesję, no i od tej chwili jest datowana nasza działalność w zakresie ochrony osób i mienia. Skąd się wzięła ta firma? Wzięła się w wyniku ewolucji, którą całe życie prowadziłem, ponieważ jestem elektronikiem z krwi i kości i z zamiłowania. No to budowałem swoją jakąś bazę klientów na bazie systemów alarmowych i w związku z tym, w którymś tam momencie przyszło nam do głowy, że pójdziemy o krąg dalej, czyli tych klientów, których wyposażyliśmy w systemy alarmowe, teraz możemy również chronić. No i to były początki naszej działalności w zakresie ochrony osób i mienia. Czyli wybudowałeś centrum monitoringu? Wybudowałem centrum monitoringu. Ba, na początku to nawet troszkę jeszcze inaczej było, bo korzystałem z pomocy innych firm, które posiadały centrum monitorowania, ale ponieważ jakby strukturę i sposób zarządzania systemami monitoringowymi znam od podszewki, no to byłem tylko ograniczony finansami i też możliwościami na początku działalności gospodarczej, prawda? Ale to były jeszcze takie czasy, w których zbudowanie centrum monitorowania wiązało się z komputerami, serwerami, oprogramowaniem i robieniem właściwie wszystkiego samemu. Tak jest. To się wiązało nie tylko z tym, że trzeba było mieć własny sprzęt,
ale trzeba było zadbać o to, żeby ten sprzęt był w jakimś tam stopniu dublowany, żeby to było niezawodne, żeby w przypadku braku zasilania mogło pracować również z jakichś agregatów i tak dalej, i tak dalej. Ogromne przedsięwzięcie, ogromna struktura. Ja jeszcze nadmienię, że monitorowałem pierwsze obiekty za pomocą systemów radiowych, co zmuszało mnie do rozbudowy jakby sieci, uzyskania pozwoleń na częstotliwości radiowej i tak dalej, i tak dalej. No powiedz, i w związku z tym to było bardzo złożonym procesem. Jak to dzisiaj u Ciebie wygląda? Z jakich rozwiązań dzisiaj, po tych 15 latach doświadczeń, do czego doszedłeś? Z czego w tej chwili korzystasz? No, generalnie rzecz biorąc, przeszedłem przez kilka rodzajów oprogramowania. No i moja działalność cały czas ewoluuje w kierunku takim, no, aby zmniejszyć jakby koszty, prawda? I możliwe zmniejszyć koszty utrzymania. Dzisiaj nie da się pozyskać nowych klientów za nieograniczoną ilość pieniędzy. To są jakby punkty niezmienne, powiedziałbym, które nie powodują jakby przyrostu w firmie. Natomiast no, musimy zmniejszać swoje koszty przede wszystkim. I dzięki temu no, przeszedłem przez kilka rodzajów oprogramowań. No, w efekcie końcowym zacząłem współpracować z Wami, z Waszym SafeStarem i z wszystkimi jego no, udogodnieniami, prawda? Jak to mawiają, wszystkimi wadami i zaletami. Tak, no niestety, nie ma takiego, jeszcze się taki nie urodził, żeby każdemu dogodził i pewnie tu też tak jest. Niemniej jednak, póki co, no uważam, że to oprogramowanie pozwala mi na bycie na rynku, no i funkcjonowanie i mimo wszystko jakoś się utrzymuje i rozwija. Powiedz mi, gdybyś miał wymienić takie trzy najważniejsze cechy, które są w tej chwili dla Ciebie najważniejsze w kontekście właśnie tego monitorowania czy systemu do monitorowania, takie trzy najważniejsze czynniki, to jakie to by były? No to tutaj powiem z autopsji, co uważam za ogromną zaletę dla takich małych firm jak moja, bo moja firma się zalicza do firm raczej mniejszych. I powiem Ci tak, jak zaczęliśmy z Wami współpracować, to najważniejszą rzeczą, która pozwoliła mi spokojnie spać, to jest to, że jestem niezależny. W sensie takim, że jak padną zasilania, padnie serwer, czy cokolwiek się zmieni, to jakby mnie to trochę nie obchodzi. Prawda? To działa jakby autonomicznie. Mało tego, to myśmy poszli o krok dalej, że patrole są jakby powiadamiane w sposób autonomiczny, czyli występuje alarm, on jest przypisany do określonego samochodu i ten samochód już wie o tym, że tam wystąpił alarm i stacja monitorowania to tak naprawdę w tej chwili polega na tym, że jest osoba tylko, która dyżuruje i sprawdza, czy wszystko jest okej. A tak naprawdę wszystko dzieje się w sposób automatyczny. Okay. Także to jest ogromna zaleta. No i spotkaliśmy się tutaj z wieloma takimi przykładami w przypadku burz, nie wiem, wichur i tak dalej, że, no, że cały czas pracowaliśmy. Nic nam się tu nie działo wielkiego. I no, to ryzyko, że tak powiem, związane z brakiem właśnie zasilania, z brakiem informacji, nie istnieje. Generalnie, jeśli występują jakieś braki, to one są w minutach liczone, no, co jest dopuszczalnym rozwiązaniem. To takie kontrowersyjne pytanie. Czy w ogóle wyobrażałbyś sobie w tej chwili powrót do, nie wiem, 5-10 lat wstecz do tych rozwiązań, które miałeś jakby u siebie lokalnie? To znaczy, no wiesz, wyobraźnia jest rzeczą nieograniczoną, można sobie to wszystko wyobrazić, ale no nie widzę potrzeby w ogóle wracania do takich rozwiązań, dlatego że no nie byłbym w stanie nawet prowadzić działalności gospodarczej w tym zakresie, jeśli miałbym utrzymywać w takiej liczbie załogę, która by kontrolowała to, co dzisiaj się dzieje automatycznie. Wojtku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To zawsze taki feedback to jest bardzo, bardzo cenne i też mam nadzieję, że też i nasi słuchacze też z tego wyciągną najlepsze dla siebie rzeczy. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, życzę powodzenia, no i jesteśmy do usług i chyba do zobaczenia na regatach, czyż nie? Mam nadzieję, że tak będzie. Jeszcze raz dziękuję za życzenia i za to miłe spotkanie. Dziękuję bardzo, do widzenia, trzymaj się.
całkiem do niedawna zorganizowanie przyzwoitej, bezobsługowej stacji monitorowania było po prostu trudne z technicznego punktu widzenia. Robiło się to głównie poprzez wysyłanie do grupy interwencyjnej SMS-ów z systemów monitorujących zainstalowanych na komputerze w siedzibie firmy. Rozwiązanie takie miało więcej wad niż zalet, ale praktycznie było jedynym możliwym do uzyskania. Do niedawna. Na szczęście dzisiaj zorganizowanie dobrej, bezobsługowej stacji monitorowania jest znacznie prostsze. Stosuje się do tego aplikacje mobilne podłączone do chmurowego systemu monitorującego. Aplikacja mobilna, taka jak na przykład SafeStar Patrol, oferuje szereg funkcjonalności umożliwiających szybką obsługę alarmów w pełnym zakresie, tak jakby to było w centrum monitorowania. Takie rozwiązania znacznie przewyższają swoją skutecznością starsze rozwiązania oparte na SMS-ach, ponieważ oferują kilka ważnych elementów. Po pierwsze, normalny odbiór i obsługę alarmów, tak jakby to było w centrum monitorowania. Dostęp do niezbędnych danych online, podpowiadanie procedur działania podczas interwencji, możliwość dokumentowania wykonywanych podczas interwencji czynności, a w końcu monitorowanie pozycji pojazdu patrolu i weryfikacji miejsca interwencji. Na końcu dochodzą do tego raporty i alerty. Obecnie bezobsługowe centrum monitorowania nie musi oznaczać gorszej jakości obsługi lub mniejszego poziomu bezpieczeństwa, o co możecie się obawiać. Oczywiście mogą pojawić się wątpliwości, ale są sprawdzone sposoby na to, aby kierownik monitoringu, prezes czy właściciel firmy mogli osobiście zadbać o bezpieczeństwo w takim modelu usług. Po pierwsze, korzystając z odpowiedniej i sprawdzonej technologii chmurowej, wszystkie dane są bezpieczne i dostępne w każdej chwili, zarówno dla patrolu interwencyjnego, jak i dla innego pracownika czy szefa firmy. Nie ma potrzeby martwienia się o serwery, kopie, cyberbezpieczeństwo itd. Po drugie, takie rozwiązania jak na przykład SafeStar oferują szereg funkcji autokontroli całego układu, nadajników, łączności, czasu i sprawności obsługi alarmów, czasu interwencji. W przypadku problemów system automatycznie poinformuje o nieprawidłowościach poprzez alerty. Prawda jest taka, że to, o czym kiedyś można było jedynie pomarzyć albo wręcz nawet nie mieściło się w głowie, dzisiaj jest dostępne od ręki praktycznie dla każdej agencji ochrony. To zasługa szeregu nowych technologii, a w tym oczywiście rozwiązań chmurowych, które w ostatnim czasie zawojowały świat. No, nie można też zapomnieć o aplikacjach mobilnych podłączonych do tej chmury, bo to one powodują, że to wszystko jest aż tak funkcjonalne i mobilne. Tymczasem, szanowni, dobiegamy już do końca tego odcinka. Dziękuję Wam za poświęcony czas i mam nadzieję, że ten materiał okaże się Wam pomocny. Nie zapomnijcie o lajkach, o subskrypcjach, to jest dla mnie bardzo ważne i z góry serdecznie Wam dziękuję. Transformujcie się. Cześć!